Zawsze myślałem, że szachy to gra, która pochodzi z Chin, a okazuje się, że pierwsze wzmianki i to pisane są z Indii. Ale generalnie w szachach chodzi o to, że siedzą dwie osoby i po prostu spędzają ze sobą czas. Czasem, tak jak my teraz, nic do siebie nie gadamy, ale po prostu jesteśmy. Skojarzyło mi się to z takim tekstem, jeśli mogę na chwilę, z listu do Koryntian. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Tak sobie pomyślałem, że wiesz, że są różne sytuacje, w których pocieszamy. Czasem jest to, teraz twój ruch czy mój ruch? Czasem jest to coś błahego. Czasem jest to coś błahego, ale czasem są sytuacje, które wymagają od nas większego zaangażowania. No, inaczej pociesza się kogoś po stracie pracy, a inaczej się będzie pocieszać kogoś, kto stracił kogoś bliskiego. I czasem jesteśmy bardzo żałośni w tym pocieszeniu, bo przychodzimy, coś tam gadamy, że jakoś to będzie, albo nie wiem, że Bóg tak chciał, albo coś jeszcze. A czasem po prostu tak jak w tych szachach polega to na tym, żeby po prostu być z daną osobą i jej po prostu towarzyszyć. Może nawet nic nie mówiąc, po prostu spędzić z nią czas. I teraz mój ruch. Myślę, że warto się modlić o to, żebyśmy byli właśnie mądrzy w pocieszaniu, żebyśmy takim Bożym pocieszeniem umieli kogoś pocieszyć. Żeby to nasze pocieszanie nie było żałosne, ale żeby właśnie było Bożym pocieszeniem, które przyniesie ulgę w cierpieniu tej osobie, która tego pocieszenia potrzebuje. Myślę, że warto się o to modlić i warto być takim dobrym, Bożym pocieszycielem.